wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3 The Frozen Throne. A tym razem mamy zadanie pomóc tu ten ogr, co? Stone Maul Ogres. No nieźle. Cokolwiek to znaczy. Z Angola nigdy nie byłem aż taki dobry. XD. W każdym razie musimy właśnie zobaczyć, co za nowy herszt podbił jakby ogrów. Czy ogry? I im pomóc. Bo potrzebują pomocy. Dlaczego wy nie idziecie? Lol. Aha, bo Kern był z tyłu, no dobra. I ludzie. Skąd tu ludzie? Ja jestem przy czym ryj. Jebcie. Czy oni mi misze zabili właśnie? Czy... Kurde, rzeczywiście mi misze zabili. Nawet bardzo. To misze mi pobili. Kern, weź co tam jest. Medalion odwagi, no dobrze, przyda się tobie. Bo i tak jesteś zbyt mało odważny, aby cokolwiek tutaj robić. Mułoki. Lel. Co, mułoki was dojechały? Jakie głupie ogry. Czekajcie, gdyby ich naprawdę murloki dojechały? No nie jest źle. Dobra. Nasze ścieżki zbiegają się. Dobra. No i dobra. Ich klan jest tutaj. Tak? Nie, ścieżki. A, to jest teleport. No nieźle. To mogłem w sumie na pałę przypiec. Myślałem, że na tych samych ziemiach jest klan. Mokradła Dustwallow. No nieźle. Myślałem, że ogry nie przeszły przez przez portal razem z orkami. Ale kuźwa harpie. Wiesz co, daj to jemu, będziesz mógł atakować też, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz sprawdzimy. Tak, tak właśnie myślałem. Wkurzajmy te harpie, co usypiałem. No, nawet bardzo. Dobra. Żeby tu przejść, trzeba faktycznie troszkę tych harpi poniszczyć. Jezus, przestańcie! No, patrzcie, co się dzieje, nie? No, przestańcie mi usypiać całą armię! Jak mnie to drażni! I patrzcie, znowu wszyscy śpią prawie. Dobra, chociaż udało się coś tam zrobić. Murloki jeszcze, więcej murloków. Dobra, tędy można iść, czyli omijać murloków. Murgul, to są inne murloki. Nie są murloki, tylko murgule. No dobra, myślałem, że nie ma jakichś różnic specjalnych między murlokiem a murgulem. A jestem z czym ryj, co? Jestem się. Winen co-op. Misja? Tylko ta misja. Tu widzę, że to jest cały dziennik misji. Fajnie to wygląda. No dobra, lecimy dalej. Runemane, no spoko, przyda się. Szkoda, że Rexerowi to prawie nic nie dało. A, tędy jednak. No dobrze. Proszę, kliknąłem na to. W ogóle szkoda, że nie ma takiej frakcji właśnie tylko murloków. Tak jak, znaczy na multiplayerze. Ja wiem, że murloki są słabe, ale to by było w sumie fajne. Znalazłem trop. Wędruję. O, ogrowe. Ogrowe, ogrowie. Ogry. Nieważne. Ogrza wioska. Powinienem dobrze tu pasować. Nikt cię tu nie chce, mieszańcu. Żadna z ciebie kamienna maczuga. Nie szukam kłopotów. Chcę tylko porozmawiać. A tam misza się kręci. Ty chcieć gadać, Skorgal? Ty musieć najpierw przejść nas. Okej. Okay. Możemy wam spuścić w pieprz.
Okej, faktycznie było ciężko. Prowadzi mnie instynkt. O, ty jesteś wodzem, tak? Tego przybytku tutaj. Nasze ścieżki zbiegają się. Korgal. Pewnie też masz jakiś problem z kimś, pewnie z harpiami. Ty dobrze walczyć, mieszańcu. Ty być jak Natal. Mieć w sobie słabą krew orkową. Ale ty być silny. Po co ty tu? Przybywam przyłączyć się do waszego klanu. Chcę być kamienną maczugą. Masz w sobie trochę ogrzej krwi. Masz prawo. Ale czy masz dość siły? Mam. To się zobaczyć, mieszańcu. To się zobaczyć. To się zobaczyć. Ty się chcieć przyłączyć do klanu kamiennej maczugi? Najpierw próba siły. Ty znaleźć rękawica. Powiem wam, że tak troszkę średnio rozumiem. Pełna, duże wrogi. Zabić wrogi. Kotlina pełna wrogów pewnie. Udowodnić nam swą siłę. Idź już, mieszańcu. My czekać, czy ty wrócić. No okej. Wytropię ich. Jakkolwiek by to głupie nie było, to okej. Sklepik. Wypłoszę ich. Nie. Znalazłem trop. Łowy rozpoczęte. O, te ziutki są. I ten, co dla mnie. Dobrze, robimy sobie to. Nie ma co przyciągać. Zwierzyna jest blisko. Kurde. Coś u mnie ma duży damage, bo szybko padają. W sumie to nawet za szybko. Małpol, ej, oni drzewa mają, ej, halo. O, ty wstaniesz, okej. No wstań. Jebcie tam. Jebcie. Dobrze, ma, Jezu, mamy 6000 golda prawie. No ładnie. Uwolnić bestię. Co mnie czeka? Dobra. Każdy walczy z kimś innym, a to w sumie też źle. Ale powiem wam, że póki co ta kampania nie jest jakoś specjalnie trudna. Troszeczkę trzeba czasu nieraz. Miejscami widzieliście jakoś szybciej uciec, ale generalnie to spoko. Generalnie to całkiem spoko. Zwierzyna jest blisko. Nie trać wiary. Nie trać wiary. No dobrze. Idziemy. Co mnie czeka? I co, to już jest tutaj, tak? To musi być ta kotlina, o której mówił Korgal. Rękawica, zdaje się. Do roboty więc. Nie chcemy, żeby ten brutal za długo czekał. Aha, to jest... To jest jakiś... Ej, stworzenie rękawice. Uuu! No nieźle, tylko szkoda, że ja nie mam zbytnio armii. Znaczy w sumie many, przepraszam, many. No dobra. Troszeczkę jest ich do zabicia, nie ukrywam. Ale widzicie, to są pierwsze levelowi, więc oni tam na szczała padają. Oj, więcej was tu, więcej, więcej. Patrzcie to. Oni się leczą, znak postawili, czy co? Tak, znak postawili leczenia. Dobra, postaw miszę. Dobra, te znaki będzie trzeba eliminować i tyle. Jezus, ile tu Jezusie. Patrzcie to. Te muchy będą teraz latać. Jezusie. Jezusie. To umrze, ty. Kurde, on umarł. No tego się nie spodziewałem. Tu wyjdziesz, nie? Dobra. Let's go. Tak przekozaczyłem, że aż się zdziwiłem. Dobrze, na razie się wycofajmy. On nas uleczy. Dobra. No i jedziemy dalej z koksem. Dalej, daj motherfucker, daj. Dobra.
Ile ich tam... Ojej, coś mi kamień rzucił. To o Jezus. Ty być zwodnik. Dobra. Te węże naprawdę fajnie biją, bo... Zobaczcie. Wybaczcie, mój zegarek. One biją po 40 obrażeń, mniej więcej. Więc no... Sorry, to on ma... No nie no, on ma więcej, no dobra. Nieważne. Dobra, przywróciłem nam troszkę many. Tutaj może sobie miszę przywrócimy. Dobra. Wszystko póki co układa się całkiem spoko. Zostało nam 59 do pokonania. Więc też spoko. Dobra. Poumierali. Dobra. I jeszcze zostało 49. No to nieźle akurat wyszło im. Dobra. Malutkie poumierały. Duże już prawie też. Dobra. Je. Runa leczenia. No to w sumie warto ją podnieść. Bo podleczy wszystkich. Wezwij Michrze. I chodź do... O Jezusie. Ale się na karnie nie sfokusowali. Ojejku. No powiem wam ponownie nieźle. Chyba Miszę zjedli. Tak mi się przynajmniej wydawało przez sekundę. Dobra, Karen w stanie. Ej, Misza umarła, po prostu umarła. XD. Dobra, i mamy Karna całego i zdrowego. Nie ma to jak zrobić badasa, nie? Który... jest tankiem, bo atrybut siły daje... Okej, okay, większej many. Atrybut siły daje HP i damage. Więc no... sorry. On jest tankiem, tak po prostu. Dobra. Czy to już koniec? Nie, jeszcze w dół jest ścieżka. Dobra. Nie, susz, amen. No bijesz spoko damage, muszę przyznać. Dobra. Brzmi monsunu. Fajnie, że też edytują te mowy, bo w edytorze świata, Warcrafta, połowy z tych mobów po prostu nie ma. Co, harpie? No nie. Wy, no to was jeszcze zniosę. Za mało mody. Czuję cię, stary. Ten humor. Oj, oni też mnie troszeczkę fokusują. Znaczy, nie fokusują, ogłuszają za słowo. Tak to jest, jak się używa angielskich słów, a nie zna się ich znaczenia. 11 nam pozostało. W lewo idziemy, w dół idziemy. W lewo idziemy. Dobra, w dół. Dobra. Ogłuszamy ich, żeby nam dużo damage nie bili. Też spoko. Wędruję samotnie. Co mnie czeka? I tu jeszcze kilku. Podleczymy siebie. Pam 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 pam. Chyba reklama oleju kujawskiego, ale mogę się mylić. Dobra. I chyba rozumiem, że Rexar zajmie miejsce, tak? Kernumor. Że on... Rexar zajmie miejsce ogra, tak? Rozumiem. Nie wiem, Karnie, czy ty chcesz tu iść? Czy jest taka potrzeba, żebyś tu szedł? Jak ucieka, lol. 3000 HP ma, ty kurde, rzeczywiście, on bije. To dałeś? Większego leczenia.
No i wróćmy do nich tam. No w sumie niepotrzebnie Karin tutaj szedłeś. Bo i tak mamy to zrobione. A już wiem, że się powtarzam, ale myślałem, że ogry nie przechodziły przez portal. Ten co mediów otworzył. Widocznie tak. Chyba, że na potrzeby gry to zmienili. To też jest prawdopodobne. Nie przejdziecie naokoło, nie? Znalazłem trop. No właśnie. Ten już znalazł wyjście. W ogóle tak podziwiam tych ludzi, co robili te mapy. Ja jak się bawiłem w edytorze, to tam 2-3 godziny się bawiłem i taka gówniana mapa. O, to taka ładna. Aha, wystarczyło, że ty doszedłeś, no spoko. To nie niech idą. I w trakcie, kiedy mamy cię katał, będą sobie dochodzić po prostu. A nie, już są. Ty jednak mieć siła, mieszańcu. Możesz zostać kamienna maczuga. No nieźle. Skoro ty być już w klan, to co ty chcieć od klan? Chcę, abyś wraz ze swymi wojownikami wsparł hordę w walce z ludźmi. Klan kamiennej maczugi bardzo się przyda orkowemu wodzowi. Durna mieszanec. My ogry odejdziemy. Miętcy. Dawno temu. Oni słabi. Miętcy. My im nic nie winni. Dopóki ja rządzić, kamienne maczugi nie pomagają. No to bytę wodzem. Więc może nadszedł już kres twych rządów. Otóż to. Korgalu, jako członek klanu kamiennej maczugi, wyzywam cię na pojedynek o przywództwo. Mnie dawno nikt porządny nie wyzwać, mieszańcu. Pokonać cię i się z tego cieszyć. Mięśnie. Żadna magia, żadne sztuczki, tylko mięśnie. Mięśnie i umiejętności. No dobra. Ty myśleć, że ja głupi i wolny? Ty się przekonać, czemu ja władać klanem. Bo nie masz drugiej głowy obok. Nie doceniłem umiejętności Korgala. Aby go pokonać, będę musiał wezwać moje bestie. Okej. Zwierzyna jest blisko. Co mnie czeka? Wędruję samotnie. Rozumiem, tu są runy porozrzucone. No dobra. Pazury. Łowy rozpoczęte. Aha, to teraz trzeba uciekać przed nim, bo cymbał się podleczył. Dobra, zeszło mu to. Nasze ścieżki zbiegają się. No nieźle. Prowadzi mnie instynkt. No chodź, Korga. Obił cię tam ostro. Żaden się przeciwnik w sumie. Na dobrą sprawę. Zakluczenia trzeba zniszczyć mu. Nowa misza. Ogłuszymy go. Dobra. Dobra, teraz uciekamy. Większej many to się przyda. I tutaj co jest? Runa przywrócenia, czyli przywróci pewnie nam wszystko. Dobra. W sumie spoko. A, i runa większego leczenia jeszcze jest kolejna, okej. Okay. Może sobie ją weźmiemy. Oboje. Wędruję samotnie. Dobra. O, umrzyj żeś, no. Znaki leczenia, o Jezus. Nie podoba mi się to. Misza, chodź, uciekamy. On za bardzo tam kozaczy ze znakami w ogóle. Żadna magia, żadne sztuczki, ale widzę, że jednak. Dobra, kamienny golem jest.
Kolejny kamienny golem też spoko. Prowadzi mnie instynkt. Dobra, zniszczmy tą bestię z areny. Już chyba wszystkie wyszły. Nie, jeszcze jedna została, ale spoko. Uwolnij bestię. Dobra. Przebiegnijmy tędy, żeby nas zbytnio nie zobaczył. Czy tu się już porespiły te runy? Jeszcze nie. Tu jest runa przewrócenia. Ojej! Coś przyszło, ale to nic. To sobie to zabijemy. Dobra. Dobra, cyk. I lecimy na niego. No i pewnie, no. Znalazłem trop. Nasze ścieżki zbiegają. Więcej, więcej lecz się. Prowadzi mnie instynkt. Zapchlony kundel. Dobra, dostał w pysk. Ty przywal w ziemię. Wy się podlecz. Znaczy, dodajcie sobie tej energii. Okej. Chyba teraz padnie, co? Powinien. No i właśnie padł. Dobrze, super, wygrana. I elo. No troszeczkę walki było, ale to nic. Nawet nie zmienili tego z angielskiej wersji językowej. Nieźle. Przeszedłem próbę krwi. Teraz to ja przewodzę klanowi kamiennej maczugi. I rozkazuję wam szykować się do wojny. Macie się uzbroić i dołączyć do wojsk orków na równinach. Na równinach. Krew i chwała klanowi kamiennej maczugi. Rexor! Rexor! Ale co to jest? Wypłoszę ich. Wielki co? Tylki topór. Jest coś lepszy niż to? No pewnie, że lepsze. Dobra, to teraz wracać do Vol'jina. Dobrze, to sobie wrócimy do tego Vol'jina. Omijając już te murloki, tupetam z nimi. Fajne jest to, rzeczywiście mam już kolejny artefakt. Co on daje w sumie? Szybkość ataku i obrażenia. Spoko, jak najbardziej. I to jest historia tego artefaktu, rozumiem, tak? Brońca została wykonana w Drenorze dla Kasz-Drakora, który używał je podczas wojny Krwawej Rzeki. Zakończony zniszczeniem kolonu Mrocznej Blizny, Nazgrel jest ostatnim z żyjących krewnych Kasz-Draka. To w sumie fajnie byłoby ją oddać. Dobrze, wrócimy do Vol'jina i myślę, że zrobię tą misję dodatkową, co mi tam zalega w questlogu, bo ona mnie wkurza, bo cały czas mruga na mapie, żeby zrobić... żeby zrobić sobie ten szał Bladbika? Nie wiem, jak się w sumie czyta. Okej. W każdym razie pobiegniemy sobie tutaj. Może każdego kliknę osobno, bo wtedy chodzą szybciej. Ale i tak bardzo szybko chodzą. Rexer najszybciej widzę. No, jak mają dwie aury na sobie. Buzie widzisz, co to jest? To można użyć. Aha, no dobra, błyskawice, które rażą. Zwierzyna, blisko. Nie trać wiary. No dobrze, no te tam wiecie, no XD. Matka Ziemia jest niedaleko. Dobra, misja zrobiona. Oni coś tam będą gadać. Za chwilę sobie pójdziemy zrobić właśnie misję dodatkową. Myślę, że tak będzie najlepiej. Twardszyś niż myślałem, Rexarze. Ogry wielce się przysłużą podczas bitwy. Wódz rozłożył się kwaterą w regionie centralnym. Wkrótce mają do niego dołączyć zwerbowani przez ciebie. I chyba będą trzy obozy, jak będziemy atakować wyspę. Tylko nie pamiętam, jak mniej więcej ta misja wyglądała. Wiem, że była bardzo trudna. Naprawdę była trudna. Ja ją, jak przychodziłem sam, to musiałem dać sobie kotą nieśmiertelność. Dobra. To rozumiem, że to jest Thrall, więc ominiemy tą misję i pójdziemy zrobić dodatkową najpierw.
póki jeszcze jest dostępna. Nasze ścieżki zbiegają się. Otóż to. Zróbmy sobie misję dodatkową. Może jakaś broń wypadnie, nie wiem. W każdym razie i tak warto raczej to zrobić. Mam 9000 złota. Dużo, bardzo dużo. Tak, jesteśmy przy Terramor prawie. I czy teraz będę musiał gdzieś dalej iść, czy tu od razu będę... Nie, od razu mam misję. A Samuro, nie pójdziesz ze mną? Szkoda. Przydałbyś się. Skoro nie chcesz z nami iść, to robimy misję samemu. Dobrze. Dobra, dobra, ja wiem, że tam trzeba iść, spokojnie. Gronie, musisz mnie tutaj uczyć, jak się robi dzieci. Czy coś, co to jest? Mikstura większego leczenia? No tak średnio mi się przyda, ale dobra. Jebcie. Jeb was. Dobra. Ładnie wszystko siada. I co, i wodz upada tak szybko? Dobra. Misja wykonana. Misja wykonana. Okej. Okay. Co tutaj jest? Mikstura mony i... Oho, armada ludzi. Nieźle. Przynajmniej jakąś wizję tutaj mamy. Dobrze, w takim układzie wrócimy sobie. Widzę, że już 26 minut nagrywam, to chyba akurat będzie. I może zaczniemy questa, zrobimy tak jak to robią na Polsacie albo w TVN-ie, zaczniemy sobie questa. I wiecie, nie? Tam ciąg dalszy nastąpi. Takie coś wam zrobię, taki będę okropny. Wytropię ich. No bo to jest jedyna misja, nie? Pierwsza krew. First Blood. Aha, tędy można przejść. No dobra, no to idźcie na pałę. W takim układzie. Słyszę, stary. Ty w ogóle, Rokan, taki trochę słaby jesteś, bo tak jak oni dostawali w siły i w sumie nic im to nie zabierało, tak ty tak trochę średnio bym powiedział. Dobrze, mi ten olbrzym nie zaatakował. O, ten już bardziej chętny do ataku. W ogóle fajna kotwica. Jest i tłał. Dobła. Znalazłem trop. Trop ma poziom 15. Bo jaki badas. Okej. Okay. Co mi powiesz, tłału? Ponownie wyświadczyłeś hordzie wielką przysługę. Jestem twoim dłużnikiem, Lexarze. Jeśli pozwolisz, to mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Jaką, wodzu? Przygotowaliśmy nowy sztandar Durotaru. Potężną flagę z symbolem Hordy. Chciałbym obłożyć go szamańskim zaklęciem, ale brakuje mi do tego pewnych składników. Aha, ja pierdzielę. Chcesz je na mnie zebrać? Oczywiście, Tralu. Będzie to dla mnie zaszczyt. Pewnie. Będzie zbierał zioło. W trzech miejscach to jest. Także nie, nie robimy sobie tego. Robimy teraz cięcie, przerwę, bo nie ukrywam, że sobie nagram to jeszcze na zapas. No i co? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!